Czasem zdarza mi się słyszeć, jak żartują dorośli mężczyźni, że nie mówią swoim żonom, iż je kochają, ponieważ zakładają, że one wiedzą. Przecież w dniu ślubu wyrazili to przed wieloma ludźmi, i skoro się nic nie zmieniło, to po co to roztrząsać, po co do tego wracać? Jak się coś zmieni, to oczywiście nie omieszkają o tym, poinformować swoich żon. No ale oczywiście nie trzeba być chyba geniuszem. Od relacji małżeńskich specjalistą, żeby wiedzieć, iż ludzie potrzebują usłyszeć pewne rzeczy od czasu do czasu. Na przykład to, że jest się kochanym, nieprawdaż? I to nie tylko osoba, która tego pragnie, ma do tego prawo, ale również sam zainteresowany, mówiąc takie słowa, no cóż, pomaga sobie jeszcze raz się dookreślić, gdzie stoi, w jakim miejscu i o co mu w życiu chodzi. My, księża, robimy to przynajmniej raz w roku. W czasie Wielkiego Czwartku, w czasie Przykrzyżma, kiedy jeszcze raz publicznie wypowiadamy słowa i deklaracje, któreśmy złożyli w Dniu Święceń, po to, żeby jeszcze raz sobie przypomnieć, co my tu robimy, po co tu jesteśmy i jaki jest sens naszego bycia w Kościele jako duchowni. No, jeśli to jest prawdą, a jestem pewien, że jest, no to chyba Jozue, słynny wódz narodu wybranego, też to rozumiał. Jesteśmy dzisiaj w ramach pierwszego czytania w 24 rozdziale, czyli ostatnim księgi Jozuego. I słyszymy tutaj Jozuego, który w Sychem, w takiej miejscowości mniej więcej w połowie ziemi obiecanej, on zwołał cały naród wybrany i zażądał od nich od Izraelitów pewnej deklaracji. Jest to już moment, kiedy podbili swoich wrogów, kiedy osiedli już w ziemi obiecanej, mają za sobą no Mnóstwo przeżyć po 40 latach tłaczki na pustyni, a potem po całym tym podboju ziemi obiecanej, i Jozue na końcu swego życia chce od nich jasnej deklaracji. Można byłoby założyć, że ponieważ przyszli długą drogę z Egiptu, osiedli w ziemi obiecanej, że są na pewno na kursie, w sensie relacji do Boga Izraela. Ale Jozłę chce, żeby oni to głośno wypowiedzieli. Dlatego mówi tak. Ja sam i moi, moja rodzina, my chcemy służyć Bogu, ale wy się zadeklarujcie, co wy chcecie robić, w którym miejscu stoicie, żebyście nie stali w rozkroku. Czy chcecie służyć Bogu Izraela, czy też Bogom, których spotkaliście tu, w miejscu, gdzieście dotarli, Bogom Amorytów jaka jest Wasza intencja, co Wy chcecie w ogóle robić, dokąd zmierzacie. I wtedy Izraelici mówią, hmm, można by powiedzieć, no cóż, niektórzy pewnie byli sfrustrowani, no nie wszystkie obietnice Boże wydawały się zrealizowane w takim stopniu, jakiego, jakim tego oczekiwali, no bo przecież przeszli długą drogę z Egiptu, a miała to być ładna, ładne pasmo po prostu szczęśliwego przejścia. Te ziemię obiecaną też nie otrzymali w ten sposób, że ludzie ich tam witali z kwiatami, chlebem i solą, ale musieli ją sobie zdobyć. Czy tak to miało wyglądać? Pewnie wielu się sfrustrowało i nie chcieli może wierzyć, że to jest najlepsze rozwiązanie. I w tym momencie właśnie pada wezwanie do tego, by taką deklarację złożyć. Jozue. Zobowiązuje wręcz swój lud, a oni mówią tak: Dalecy jesteśmy od tego, byśmy mieli opuścić Pana, a służyć obcym Bogom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? I tak dalej. I jasno na niwie narodowej można powiedzieć: przyrzekają Bogu, że Jemu chcą służyć, ale jednocześnie mówią to do samych siebie, dookreślają siebie i to jest niezwykle ważne dla ich tożsamości. Oczywiście później, jak czytamy w dalszych księgach, choćby w Księdze Sędziów, no, nie było tak różowo i często zapominali o tej deklaracji, ale przychodziło im ją składać na nowo i na nowo, w ten sposób jakby samym sobie uświadamiać to, co łatwo człowiekowi przychodzi w zapomnienie. Właśnie, co ja tu robię, jakie jest moje powołanie, komu służę i gdzie ja stoję. W dzisiejszym drugim czytaniu. Padają bardzo kontrowersyjne słowa w kontekście dzisiejszego świata. Święty Paweł mówi tutaj o małżeństwie, i zdaje się, że widzi je w takim dość dziwnym dla nas kluczu. Kobiety poddane mężom, mężowie kochający żony. No, tutaj kontrowersji pewnie nie ma w tym drugim przypadku, ale to poddanie mężom. Hmm. To jest bardzo dziwna historia. Ludzie często biorą tylko jedno zdanie z tego fragmentu i mówią: patrzcie, chrześcijaństwo od początku, jako patriarchalna struktura, która tłamsiła kobiety. W ogóle kobiety to B. No nie, trzeba by czytać to w całości. Pierwsze zdanie tego fragmentu to: Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. I potem następuje uszczegółowienie: kobiety niech będą poddane mężom, a mężowie już, żeby się nie powtarzać poddani, Paweł mówi: Kochajcie swoje żony. Ciekawa sprawa, że, że Święty Paweł mówi: kobiety niech będą poddane swoim mężom, a nie w domyśle nikomu innemu. W tamtych czasach nawet kobieta zamężna musiała liczyć się z wolą swojego ojca. Ojciec mógł naprawdę bardzo wiele, mógł naprawdę namieszać w małżeństwie, do tego stopnia, że mógł na przykład doprowadzić do rozwodu swojej córki. A Paweł mówi tutaj, jakby ogranicza pole tego podporządkowania, nazwijmy to tak umownie, do męża tej kobiety. Nikt więcej, tylko mąż, żaden inny mężczyzna, nawet ojciec, tylko mąż. No, to dokładnie wyczerpuje jedną, jeden z elementów przysięgi małżeńskiej – wierność. Ślubuje Ci miłość, wierność i tak dalej. Wierność to oznacza wyłączność. A zatem bądźcie, drogie żony, podporządkowane tylko swoim mężom. Ale to podporządkowanie nie oznacza bynajmniej, że macie być posłuszne we wszystkim. Macie widzieć w nim głowę rodziny – to prawda, zaraz powiem, o co chodzi z tą głową – ale nie chodzi tutaj o jakieś niewolnicze poddaństwo, bynajmniej. W języku polskim mówi się wyjść za mąż, prawda? To wtedy, kiedy kobieta zmienia stan cywilny. Wyjść za mąż, gdyby tak dosłownie to zobaczyć, to znaczy stanąć za mężem, który jest symbolem takiej tarczy, opieki, no właśnie takiego symbolem bezpieczeństwa dla kobiety, która przecież w życiu rodzinnym ma różne specyficzne role. Na choćby na przykład, rodzenie dzieci. Ona musi czuć się bezpieczna, żeby ten proces naturalny dla niej, z punktu widzenia nawet biologii, żeby się dokonał. I jak to się, jak to się dzieje? Skąd, dlaczego, skąd się to bezpieczeństwo bierze? Właśnie jeśli jest głowa, jakieś oparcie, ktoś, kto jest tym, tą twierdzą, stojącą, że tak powiem, naprzeciw wszystkim ewentualnym Złym ludziom, którzy chcieliby to rozbić. On jest głową rodziny w tym sensie, ale nie w takim, żeby trzeba było mu bić hołdy i tak dalej, i tak dalej. Mężczyzna ma swoje role do spełnienia. No właśnie, ale kiedy już święty Paweł przechodzi do roli mężczyzny, to nie mówi, bądźcie podporządkowani kobietom, ale w innym dobierając inne słowa, o wiele więcej nakłada na mężczyzn zobowiązań. O ile tutaj, no właściwie mm, dwa razy tyle, trzy razy tyle nawet słów Paweł poświęca na to, żeby dookreślić rolę mężczyzn w małżeństwie. I mówi o tym, kochajcie swoje żony. Kiedy Paweł mówi kochać, to mówi agapę, to znaczy bezinteresownie spalać się dla drugiej osoby. Tak, by ją uczynić szczęśliwą. I już teraz widać, że na takim, jakby w takim zestawieniu. Żadna z tych osób nic nie traci. Mężczyzna nie otrzymuje jakiegoś wierno-poddańczego hołdu, tylko kobieta jakby zdaje się na niego, przytula się do niego, w nim widzi swoją ostoję, a mężczyzna czyni zadość tym pragnieniom kobiety, jednocześnie nie zaniedbując swojego obowiązku kochania własnej żony, bezinteresownego spalania się dla niej. To jest rewolucja na czasy świętego Pawła, gdzie generalnie mężczyzna miał taką władzę absolutną nad całą swoją rodziną. Paweł mówi tutaj zupełnie inaczej, ustawia te relacje do tego stopnia, że nikt tutaj nie może powiedzieć o sobie, że jest tym dominantem, który trzęsie całą rodziną. Każdy ma określone role, tak jak... W tym społeczeństwie było to możliwe, ale jak powiadam, już była rewolucja, ale bez takiego odnoszenia, uciekania się do przemocy wobec drugiej osoby. Bynajmniej to wszystko jest spowite łagodnością i takim, no w tym dziwnie brzmiącym sobie poddanie na przykład, nie ma żadnego, żadnego upokorzenia, bynajmniej. Jest takie przylgnięcie, by. Właśnie mógł ten związek mężczyzny i kobiety się jeszcze pogłębić. No ale rozumiem, że dla wielu osób dobór słów może być tutaj bardzo kontrowersyjny. Gdy chodzi o kontrowersje, to w dzisiejszej Ewangelii znowu niemało na ten temat. To już czwarta niedziela, kiedy czytamy fragment kazania, które pan Jezus wygłosił w Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim w synagodze w czasie nabożeństwa, kiedy mówił do swoich zwolenników, których były naprawdę nieprzebrane rzesze, mówił o tym, między innymi, że da im swoje ciało na pokarm. Ta ich wyobraźnia po prostu zadziałała w sposób niebywały. Oni się o to rozbili, o te słowa się rozbili. Jezus staje właśnie wobec takiej sytuacji, że wielu z nich po prostu odchodzi, nie radzi sobie z tym, co Jezus mówi. Zostają tylko ci, którzy, umówmy się, nie są nie są jakby, nie mają najlepszego CV, jak się później okaże. Byli słabi i, i wcale nie wspaniałomyślni, tylko jacyś tacy małoduszni. E, okaże się, że oni zostają i są zaczynem tej nowej wspólnoty, która nie będzie idealna. Ale Jezus chce od nich, tak jak Jozłe w pierwszym czytaniu, chce od nich deklarację. Wy też chcecie odejść? Czy co chcecie robić? A oni mówią: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy się o tym przekonali. Innymi słowy, my jeszcze tego nie rozumiemy. Sami nie czujemy się adekwatni. Niekoniecznie wszystko już pojęliśmy z tego, co mówisz, i niekoniecznie jest tak, że różnimy się od tych, którzy odeszli w sensie zdegustowania tym, co powiedziałeś. To znaczy, My do tego stopnia, jakby nie pojmujemy tego, co mówisz, że trudno nam to przyjąć. Ale my znamy Ciebie. My uwierzyliśmy w Ciebie, bo Ty masz coś takiego, czemu się nie można oprzeć. I, kochani, zobaczcie, że ta historia się powtarza. Także w naszych czasach jesteśmy świadkami licznych odejść od Kościoła. Ja to szanuję. To jest chyba nawet bardziej. Godne poszanowania niż takie bycie w kościele na pokaz. Oczywiście. Mam nadzieję, że nikogo z nas tutaj to nie dotyczy, ale być może, na pewno wśród tych, którzy odeszli, ale także tych, którzy zostali, jest wielu rozczarowanych kościołem. Jest wielu takich, którzy mówią: Trudna jest ta mowa, my tego nie chcemy, nie możemy tego słuchać. Po prostu przeżyła się formuła. Jasne. Ale zobaczcie, że my jesteśmy, ponieważ jesteśmy fizycznie tutaj nawet obecni, jesteśmy tymi, którzy pomimo naszych wątpliwości i zastrzeżeń pod adresem Kościoła jako wspólnoty, bo tutaj jest wiele zła, wiele grzechu, nie ma idealnych wspólnot. Nie ma. Oczywiście powinniś, powinna być idealna, powinni być idealni księże, nie ma. Powinni być idealni wierni, nie ma. Jest idealny Chrystus. Gdzie my będziemy czerpać tyle, co od niego? Gdzie my pójdziemy, jak nie do wspólnoty, którą on sam założył? Gdzie my będziemy karmić się Jego ciałem, jak tu się karmimy? A gdzie Jego słowem, tak jak jest nam tutaj podawane z Jego ust? Kochani, oczywiście, yy, to jest czas takiego określenia się. Pan Jezus, wydaje mi się, że dzisiejsze słowa, zarówno z pierwszego czytania, jak i z drugiego, dotyczą takiego określenia się. My musimy się określić, gdzie my stoimy. Nie można stać w rozkroku na zasadzie jestem tu, ale nie życzę sobie. Ta rola recenzentów nie bardzo pasuje chrześcijanom. Jestem tu, chociaż nie do końca rozumiem wszystko, co się dzieje w tym kościele. Jestem tu ze względu na Chrystusa. Bo to On ten Kościół założył. Ludzie przyprawili go o całą masę różnego rodzaju złych rzeczy, błędów i tak dalej. Czynnik ludzki dawał znać o sobie, ale to Chrystus ten kościół założył. Panie, dokąd pójdziemy? Przecież to Ty nas tutaj wezwałeś. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.